Czy masz świadomość? Korporacja według Joela Bakana jest potworem, który może połknąć cywilizację, chciwym, drapieżnym i niepowstrzymywanym. Wszyscy jesteśmy jej potencjalnymi ofiarami, dlatego wszyscy musimy zrozumieć, w jaki sposób formuła korporacji utrudnia położenie kresu jej nadużyciom. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu wypowiedź Alana Dershowitza, profesora prawa z Harvardu, którą to wypowiedź możemy przeczytać na czwartej stronie okładki książki Korporacja, patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jerzy Paweł Listwan, tłumacz tej książki, tłumacz książki Korporacja. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry. Panie Pawle, dlaczego Joel Bakan, autor Korporacji, przyrównuje tą instytucję do psychopaty? Wychodzi od tego, że prawo traktuje osoby prawne, takie jak spółki, w szczególności korporacje, największe spośród spółek, jako osoby, tak jak osoby, tak, pod wieloma względami, tak jak osoby fizyczne, a często lepiej je traktuje. I w związku z tym Joel Bakan sobie zadał pytanie, jeżeli korporację by traktować jako osobę, to jaka to jest osoba? No i doszedł do wniosku, że gdyby korporacje naprawdę były osobami, spełniałyby wszystkie kryteria diagnostyczne osobowości psychopatycznej, takie jak troska wyłącznie o własny interes, nieodpowiedzialność, narażanie innych na niebezpieczeństwo, manipulacja, wiemy o manipulacjach opinią publiczną i organami władz, megalomania, brak empatii i tendencje aspołeczne, niezdolność do skruchy i poprawy i powierzchowność relacji. Liczą się wyłącznie korzyść własna, w tym wizerunek własny. No właśnie, tutaj Bakan pisze, w przeciwieństwie do osób, które w niej pracują, korporacja troszczy się wyłącznie o interes własny i w żadnym kontekście nie jest zdolna do autentycznej troski o innych. Tak, ponieważ nawet jeśli zarządzający korporacjami, nie mówiąc o zwykłych pracownikach, mają jakieś skrupuły moralne i zdają sobie sprawę z konsekwencji społecznych ich, powiedzmy, polityki firmowej, to w sprawach dotyczących biznesu w gruncie rzeczy nie wolno im postępować zgodnie z tymi skrupułami, o ile by to naraziło na szwank zyski, ponieważ zarząd korporacji odpowiada wyłącznie za pomnażanie wartości majątku udziałowców. Tak jest po prostu korporacja skonstruowana i fakt, że ludzie, którzy stoją na ich czele, przejmują się jakimiś sprawami społecznymi, przejmują się konsekwencjami tej długofalowymi, zwłaszcza tej działalności, nie zmienia tego, że oni mają pole manewru tylko w takim zakresie, w jakim mogą utrzymać na tym samym albo wyższym poziomie zyski, w sensie wartości akcji korporacji. No właśnie, ten wątek wkrótce rozwiniemy, ale ja chciałbym zapytać Pana jako tłumacza o coś takiego, w jakim najczęściej znaczeniu jest
używane słowo korporacja w języku polskim? To znaczenie się zmienia. W czasie, kiedy ja tłumaczyłem tę książkę, to jeszcze miałem spore wątpliwości, czy tłumaczyć corporation jako korporacja, czy może tak jak dawniej było przyjęte jako koncern, jako firma międzynarodowa działająca na wielu polach, mająca filie notowana na giełdzie. Dawniej korporacja w języku polskim oznaczała po prostu zrzeszenie jakiejś grupy, na przykład zawodowej. Były korporacje prawnicze, były też korporacje studenckie. Było to pewne zrzeszenie, które miało wspólną osobowość prawną. Natomiast no, pod wpływem właśnie globalizacji i rozprzestrzeniania się modelu korporacji, totalnego zdominowania życia gospodarczego przez koncerny międzynarodowe i również na skutek dominacji języka angielskiego, w którym są one określane najczęściej jako corporation, przyjęło się w języku polskim słowo korporacja i teraz najczęściej już się po prostu kojarzy z taką wielką firmą, która działa według logiki pomnażania kapitału i tworzy specyficzną kulturę, scentralizowana organizacja i wszystko podporządkowane maksymalizacji sprzedaży. Ważnym elementem pojęcia korporacji jest forma spółki akcyjnej i fakt, że ta spółka uczestniczy w grze giełdowej, czyli jest zależna od tego, czy ludzie chętnie kupują czy też jej akcje, czy też ich się pozbywają. No i drugim takim wyróżnikiem jest ograniczona odpowiedzialność udziałowców i oddzielenie zarządu od własności. Także niby ktoś jest właścicielem czy współwłaścicielem, ale w gruncie rzeczy o wszystkim decyduje zarząd. A z drugiej strony ten zarząd jest rozliczany właśnie z pomnażania majątku, a nie z innych efektów ubocznych, powiedzmy, działania korporacji. No właśnie, ale jeszcze wrócę do tego wątku związanego z upowszechnianiem takiego, a nie innego słowa, bo ja mam wrażenie, że tak czytając czy przysłuchując się debacie publicznej w Polsce, że jednak dużo częściej używamy słowa koncern, a nie korporacja. I czasami zastanawiam się nad tym, czy to nie było, czy nie jest celowe działanie takie komunikacyjne ze strony specjalistów od komunikacji, PR-u z korporacji, gdyż słowo koncern, no, przynajmniej dla mnie brzmi dużo bardziej przyjaźnie i mniej ma negatywnych skojarzeń niż słowo korporacja. Co pan na to? No, według mnie to jest kwestia subiektywna. Mnie się wydaje, przynajmniej w czasach, kiedy tłumaczyłem książkę, to było rok 2006, wtedy jeszcze raczej koncerny miały taką niezbyt dobrą prasę, bo pisało się wcześniej dużo o koncernach zbrojeniowych, o koncernach, które tam były w jakieś nieczyste sprawki zaangażowane i wtedy wydawało się słowo korporacja takim stosunkowo czystym, a równocześnie nowoczesnym, jakby nie mającym nic wspólnego z dawnymi koncernami. Oczywiście chodziło cały czas mniej więcej o to samo, tylko no jakby inaczej, inną atmosferę to tworzyło. No w każdym razie obecnie ludzie zatrudnieni w korporacjach rzadko używają innego słowa niż korporacja. I ludzie, którzy jakby mają z nimi do czynienia, także no, przyjęło się to znaczenie w ciągu tego czasu. Być może jeszcze nie przeniknęło do debaty na poziomie polityków czy takiej ogólnointelektualnej.
A w jaki sposób korporacja, koncern stała się tym, czym jest dzisiaj? Od początku istnienia działalności gospodarczej, tworzenia przedsięwzięć, zawsze przedsięwzięcie miało konkretnego właściciela, konkretnego inwestora. Potem, kiedy trzeba było zebrać większe środki, nieraz tworzyli oni spółkę, ale w pewnym momencie, w miarę rozrostu, w miarę rozwoju kapitalizmu, rozrostu działalności gospodarczej, uprzemysłowienia, stało się jasne, że wygrywać będą i w ogóle zdolne do działania będą te podmioty gospodarcze, które zdołają zgromadzić jak największy kapitał. I temu i większy kapitał można było zgromadzić poprzez emisję akcji, które byłyby zbywalne, które i później, które mogłyby być jakieś bardzo cząstkowe, także tworzono, powstawały wieloosobowe własności, wieloosobowe spółki i potem stopniowo pojawiały się kolejne kroki, takie jak nadawanie wspólnej osobowości prawnej, dzięki czemu spółka mogła działać tak, jakby była pojedynczą osobą i tak być traktowana w obliczu prawa. No i następnym krokiem było wprowadzenie ograniczonej odpowiedzialności, dzięki czemu kupowanie akcji firmy stało się dużo mniejszym ryzykiem, ponieważ odtąd nabywca mógł stracić tylko to, co zainwestował. Natomiast nie był na przykład pociągany do odpowiedzialności za to, jeśli by spółka dopuściła się jakiegoś przestępstwa, czy narobiła sobie dużych długów. I początkowo taka forma była specjalnym przywilejem od władz, bo to nie było coś normalnego, że powstaje spółka, której właściciele nie odpowiadają za wszystkie jej poczynania. Więc ten przywilej władze nadawały, kiedy powstawała kompania realizująca jakieś ważne cele, ważne dla państwa, czy to rozwój kopalni, czy później kolei, czy jakiegoś handlu na dużą skalę. To był przywilej nadawany przez władzę, natomiast potem stopniowo był ten przywilej coraz bardziej rutynowo udzielany, dzięki czemu powstało bardzo wiele takich spółek, potem zaczęły się one łączyć, co miało swoje plusy w postaci większego kapitału, ale też miało minusy w postaci różnych możliwych nadużyć. Władze próbowały to w pewnych okresach regulować, ale później przeważało przekonanie, że więcej korzyści przyniesie danie na większą skalę wolnej ręki tym spółkom. Były właściwie takie różne fale na rzecz, z jednej strony w stronę ograniczenia kontroli rządu i one umożliwiały wtedy działanie korporacjom według własnej logiki. Potem, zwłaszcza po wielkim kryzysie lat, końca lat 20. i lat 30., wprowadzono ściślejsze regulacje po to, żeby nie powtórzył się taki kryzys, no ale później nadeszło w latach 70. XX wieku odwrócenie tego trendu, ponieważ to ma związek z kryzysem paliwowym, z powstaniem kartelu OPEC i
nagle okazało się, że możliwości pomnażania zysku są bardzo ograniczone, więc zaczęto regulacje popuszczać. Powstał trend, czy raczej doszedł do dominacji trend zwany neoliberalizmem i jego taką główną cechą była deregulacja, czyli rezygnacja z nadzoru publicznego, oczywiście nie całkowita, ale stopniowa rezygnacja z nadzoru nad działalnością korporacji i wręcz powstał trend w kierunku wolnego handlu. Organizacje, najpierw GATT, później Światowa Organizacja Handlu, które służą usprawnieniu wymiany handlowej i równocześnie niejako uniezależniają korporacje od wpływów rządu, który chciałby je regulować, ponieważ umożliwiają łatwe przenoszenie albo produkcji, albo siedziby korporacji, miejsca płacenia podatków w inne miejsce. No i ten trend w gruncie rzeczy rządzi do dzisiaj i pomimo kolejnego kryzysu finansowego właściwie no nikt nie odważa się, czy też nie potrafi go jeszcze odwrócić. A jakie są konsekwencje tego, że korporacja jest psychopatą? No, działa tak jak psychopata, czyli na przykład naraża życie pracowników, a także klientów, jeśli to się opłaca finansowo. Czyli jeśli koszty, powiedzmy, odszkodowań, likwidacji szkód są mniejsze niż to, co można zaoszczędzić przez to, że się nie dba o pracowników, o klientów, czy wtedy logika działania korporacji nakazuje jej narażanie tego życia i w gruncie rzeczy zarządzający są pod silną presją ponoszenia tego ryzyka, znaczy przerzucania tego ryzyka na innych, choćby na własnych pracowników w postaci złych warunków pracy albo nie tyle złych w klasycznym rozumieniu, co wyciskania z pracowników ile się da, zmuszania do pracowania w nadgodzinach, zmuszania do bycia dyspozycyjnym. Z drugiej strony bezpieczeństwo klientów też nie jest priorytetem, jeżeli wiąże się z wyższymi kosztami. Tak samo jest ze wpływem na środowisko. Korporacje niszczą środowisko, nawet jeśli jest to nielegalne, ale opłacalne, czyli jeśli kary za szkody pomnożone przez prawdopodobieństwo wykrycia i udowodnienia, że to dana korporacja jest odpowiedzialna, jest, jeśli to jest mniejsze od kosztów zabezpieczenia środowiska przed tymi szkodliwymi działaniami, to jest to notorycznie praktykowane nie tylko w jakichś wyjątkowych, patologicznych korporacjach, ale jest to po prostu normalna, typowa norma działania. No i też na przykład skrajny wyzysk. Typowe jest zjawisko to, że produkcja jest prowadzona tam, gdzie koszty tej produkcji są najniższe, czyli gdzie najmniej się płaci pracownikom, gdzie można ich zmusić do długotrwałej pracy, nawet w takich warunkach, które mocno szkodzą zdrowiu, ale jeśli to w danym kraju jest legalne, to korporacja oczywiście z tego skorzysta. Czy masz świadomość,
Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Poza tym korporacja kreuje sztuczne potrzeby wśród konsumentów po to, żeby sprzedać jak najwięcej tego, w czym się specjalizuje. I również kreuje sztuczne deficyty, dzięki czemu ludzie czują się zmuszeni coś kupować i płacić za to tyle, ile to wynika z popytu rynkowego. Nawet korporacje posuwają się, jak pokazuje Beckham w książce, do wykorzystywania dzieci po to, żeby zmuszać rodziców do zakupów. I to nie tylko zabawek czy słodyczy, ale w rozmaity sposób wykorzystuje się fakt, że można poprzez umiejętną reklamę oddziałać na dziecko, tak żeby ono wywierało presję na rodzica. I to jest kolejny taki przykład właśnie bezwzględności w działaniu korporacyjnym. Następna kwestia to jest budowanie sztucznego, fałszywego wizerunku, czyli tak zwany whitewash, mydlenie oczu z odmianą greenwash, czyli budowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku, podczas gdy w rzeczywistości dana firma może właśnie być bardzo szkodliwa dla środowiska, ale powiedzmy tutaj jakąś kampanię sponsoruje edukacji ekologicznej, tam powiedzmy stworzy jedną linię produktów produkowanych w sposób mniej szkodliwy dla środowiska i odpowiednio to nagłośni. I takim skrajnym przykładem podawanym przez Bakana był krach Enronu. Znaczy było to, co robiła korporacja Enron zanim upadła. Miała ona wspaniały wizerunek dobroczyńcy społecznego i firmy bardzo przyjaznej dla środowiska. No ale potem się okazało, że wizerunek wizerunkiem, natomiast działania zarządu opierały się na dążeniu, niepohamowanym dążeniu do zysku i często na łamaniu prawa. I jeden taki przykład mi się narzuca, który już z czasów po wydaniu książki, książka była wydana w oryginale w 2004 roku, natomiast 6 lat później doszło do pewnego zdarzenia z udziałem firmy, która była przedstawiana w książce jako taki prekursor nowego trendu właśnie odpowiedzialności społecznej, czyli innego podejścia do tego, co jest celem korporacji. To było bardzo lansowane, zresztą jest do dzisiaj. Teraz każda szanująca się korporacja ma swój program, swoją misję społeczną, swoją i wykazuje, w jaki sposób przyczynia się do lepszego świata. I jedną z pierwszych takich firm był koncern British Petroleum. Jako pierwsza firma naftowa zaczęto tam mówić o tym, że firma naftowa jest odpowiedzialna nie tylko za zyski swoich właścicieli, ale również za to, w jaki sposób odnosi się do środowiska, z którego pozyskuje tę ropę. I był to piękny wizerunek, ja też się na to nabrałem, najchętniej tankowałem paliwo na stacjach British Petroleum, tam zajeżdżałem na kawę. Kilka lat później ta właśnie firma spowodowała największą w tym przemyśle katastrofę ekologiczną. Mianowicie
wyciek ropy z odwiertów w Zatoce Meksykańskiej, który zupełnie przyćmił wielokrotnie wcześniej najgłośniejszą historię wycieku z tankowca Exxon Valdez na Alasce. No i to pokazuje, że z jednej strony mamy ten pewien wizerunek, a z drugiej strony mamy logikę działania, która nakazuje korporacjom ciąć koszty i nie liczyć się z nikim i z niczym, a to właśnie cechuje psychopatów. No i taki wniosek, jakby, który z tego wypływa, jakby przewija się przez całą książkę, to jest to, że nie można korporacjom ufać, czyli trzeba nad nimi sprawować nadzór. To się wydaje logiczne, nawet jeśli pomyślimy o takich prawach przeciwko pospolitym przestępstwom, zabójstwom, gwałtom, kradzieżom i tak dalej. Nikt nie wpada na pomysł, żeby znieść przepisy w tej dziedzinie, żeby nie było kodeksu karnego i żeby nie stawiano przestępców przed sądem. Natomiast jest silny lobbying, który pod hasłem korporacje mogą regulować się same, są odpowiedzialne i mogą się regulować same, więc nie potrzebują takiego ścisłego nadzoru rządowego, który utrudnia ich działalność, czyli jakby jest mało racjonalny, ponieważ korporacje mogą regulować się same. No jak widzimy, psychopatyczne jednostki nie mogą się regulować same, a korporacji nawet tego nie wolno, jeśli nie może tego uzasadnić odpowiednio wysokim zyskiem. Panie Paweł, a na czym polega władza korporacji nad nami, obywatelami dzisiaj? Pierwsze, to, co mi się nasuwa, to jest propaganda zwana reklamą. To, że z jednej strony korporacje wmawiają nam, czego potrzebujemy i oczywiście podsuwają metody zaspokojenia tych potrzeb i wmawiają nam jakość naszego życia zależy bezpośrednio od konsumpcji określonych produktów. Ale też z drugiej strony władza korporacji polega na wpływie na rządzących, bo niby to my, obywatele, wybieramy rządy, ale potem się okazuje, że te rządy poruszają się w coraz węższym zakresie możliwości, ponieważ nie mogą się narazić inwestorom, nie mogą ani zagranicznym, ani krajowym. Nawet jeśli byłoby to w interesie publicznym, powiedzmy, jeśli chodzi o ochronę środowiska czy jakieś ustawodawstwo bardziej chroniące pracowników. Też stale jest presja na to, żeby zmniejszać opodatkowanie korporacji, w ogóle firm, ale zwłaszcza dużych firm. Przez to rządy dysponują mniejszymi środkami i mniejszymi możliwościami, na przykład nadzoru nad tymi firmami. Więc przede wszystkim właśnie wpływ na władzę oraz na nas jako konsumentów, ale też różne jakby drobniejsze związane z tym sprawy, takie jak zanik przestrzeni publicznej, ponieważ coraz więcej publicznych interakcji odbywa się bądź to w centrach handlowych należących do korporacji, bądź to w przestrzeni internetowej, też w gruncie rzeczy w dużej części sprywatyzowanej. I firmy, które nam to udostępniają, mogą przez swą politykę ustanawiać warunki, na jakich my, jako ludzie, obywatele,
kontaktujemy się ze sobą na przykład. Też wpływ na instytucje edukacyjne, przenikanie korporacji do szkół, zarówno pod postacią reklam, pod postacią specjalnie ułożonych programów, które czegoś tam uczą, ale równocześnie przemycają i zaufanie do danej korporacji i jakby taki obraz świata, w którym jej znaczenie jest eksponowane. A wspomniał Pan o społecznej odpowiedzialności korporacji wcześniej. Czy ona jest dzisiaj w ogóle możliwa? Z jednej strony ona jest jakby koniecznym elementem wizerunku nowoczesnej korporacji. Ale przez co się rozumie przez tę odpowiedzialność społeczną? Tak jak jest praktykowana, po prostu korporacje umiejętnie tworzą swój wizerunek. Na przykład przez to, że pracownikom tym bardziej cenionym zapewniają jakieś udogodnienia w miejscach pracy, szkolenia, ale także karnety na siłownie, kursy jogi, treningi uważności i tak dalej. Poza tym dba się o to wystrój wnętrz, żeby wszystko sprzyjało takiemu psychicznemu dobrostanowi pracowników. Co nie zmienia faktu, że się ich wyzyskuje maksymalnie i wywiera ogromny stres, o czym wiedzą ludzie pracujący w takich firmach. Z drugiej strony korporacje też robią teraz dużo dla ogólnego środowiska, więc albo wspierają jakieś organizacje charytatywne, czy organizacje pozarządowe, ekologiczne, praw człowieka. Więc wydawałoby się, że jakby są częścią rozwiązania, a nie problemu. Też czasami przechodzą na bardziej ekologiczne źródła surowców. Ale to wszystko dzieje się tylko w granicach takich, w jakich ta stworzona dzięki temu poprawa wizerunku sprzyja maksymalizacji zysku. Gdyby korporacje chciały być naprawdę, gdyby mogły być naprawdę odpowiedzialne wobec społeczeństwa, to by oznaczało uwewnętrznianie wszystkich kosztów ich działania. Czyli jeśli wyczerpują jakieś surowce, pokrywają wszystkie koszty tego faktu i biorą odpowiedzialność za to, że w przyszłości te surowce nie będą dostępne. Jeśli powodują zanieczyszczenia, zatrucia środowiska, to sprzątają, oczyszczają i tak dalej. Tak się nie dzieje, tak się dzieje w znikomej części, natomiast tam, gdzie jest to możliwe, wszelkie takie koszty są w dalszym ciągu przerzucane na zewnątrz, bo taka jest logika działania korporacji. Jak powiedział Robert Monks, korporacja to maszyna do przerzucania kosztów na zewnątrz. Tak jak rekin jest maszyną do zabijania. I ostatnie pytanie, co trzeba i można zrobić, aby ograniczyć robienie złych rzeczy przez korporacje? No przede wszystkim trzeba zmienić sposób myślenia o korporacjach, bo pomimo różnych zastrzeżeń, które ludzie mają do wielkich firm, jakby panuje takie ogólne przekonanie, że w zasadzie one są dobroczynne i tylko gdzieś tam na obrzeżach jakoś szkodzą. I tak oczywiście bywa, bywają korporacje, które mało szkodzą, a dużo korzyści przynoszą, ale to wcale nie jest ogólna zasada i
Więc tym, co naprawdę jest potrzebne, żeby korporacje stały się odpowiedzialne społecznie i przestały wyrządzać szkody w świecie, jest przede wszystkim dążenie do internalizacji, uwewnętrznienia kosztów. Na przykład poprzez przepisy oparte na zasadzie przezorności, czyli tam, gdzie nie mamy jeszcze w pełni dowodu, że coś jest szkodliwe, ale mamy powody, żeby podejrzewać, że jest, to zakładamy, że to jest szkodliwe i odpowiednio wprowadzamy odpowiednie zabezpieczenia i odpowiednie kary za potencjalne szkody, dopóki nie zostanie udowodnione, że jednak dany rodzaj działalności szkodliwy nie jest. Poza tym odpowiedzialność za cały łańcuch dostaw. Ostatnio nawet jest na ten temat projekt Komisji Europejskiej. Nie wiadomo, czy on będzie miał taką postać, żeby realnie mógł działać, ale jest przynajmniej w tym taka logika, że korporacja, która ma podwykonawców, a bardzo dużo się teraz opiera nie na własnych zakładach, tylko na podwykonawcach, jednak jest odpowiedzialna za to, w jakich warunkach produkują podwykonawcy. Dąży się do tego, żeby była prawnie zobowiązana do sprawdzania, kontrolowania i ulepszania tych warunków. Żeby była odpowiedzialna za to, skąd czerpie te korzyści. Niezbędną rzeczą jest nadzór państwowy nad działalnością. Po pierwsze, musi on być skuteczny, więc nie można ciąć koszty na zasadzie traktowania państwa jako sieci korporacji, tylko państwo ma określone zadania wobec swoich obywateli. Ma chronić życie, ma chronić interesy również pojedynczych ludzi, niezależnie od ich majątku. Więc konieczne jest wzmocnienie nadzoru państwowego, ponieważ korporacje same, jak wcześniej wspomniałem, nie mogą, choćby ich zarządcy chcieli, nie mogą same się skutecznie kontrolować. Potrzebne jest urealnienie wysokości grzywien nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów, po to, żeby ono się nie opłacało. Przydatne może być zwiększenie uprawnień władz lokalnych, które czuwają nad tym, nad oddziaływaniem korporacji na ich terytorium, bezpośrednio na ich mieszkańców. Też ochrona i wzmacnianie roli związków zawodowych i organizacji pozarządowych, takich jak ekologiczne, organizacje prawa człowieka czy organizacje konsumenckie. Poza tym potrzebne jest, niezależnie od pewnych, od zalet konkurencji rynkowej, są sfery życia publicznego, w których lepiej, w których nie można polegać wyłącznie na logice rynku i należałoby powrócić do wydzielenia tych sfer, takich jak edukacja czy zaopatrzenie w wodę. No ale jeszcze takie dwie najbardziej fundamentalne sprawy. Warto poddać refleksji samą koncepcję ograniczonej odpowiedzialności. Jeżeli ludzie czerpią korzyści z posiadania udziałów w firmach, za które nie odpowiadają osobiście, za ich poczynania i za to, w jaki sposób te korzyści są wypracowywane, no to jakby to jest... Samo zaprasza do tego, żeby firmy postępowały nieodpowiedzialnie. I więc być może, ale
zapewne to się nie stanie z dnia na dzień, w każdym razie nie w najbliższej przyszłości. Należałoby pomyśleć o powrocie do zasady odpowiedzialności właścicieli. A tym, co można w zasadzie zrobić nawet teraz, cały czas jest to prawnie możliwe, to jest rozwiązywać korporacje, które doprowadziły się szczególnych nadużyć i co do których zapadnie decyzja, że przynoszą więcej szkód niż korzyści. Taką korporację można by rozwiązać, ponieważ ona jest tylko strukturą, która istnieje na mocy pewnego prawa i na mocy rejestracji, czyli pewnej koncesji udzielonej przez władzę. Jej majątek można by zlicytować i to też by trochę jakby zmieniło nastawienie zarządów korporacji do tego, co właściwie, jak daleko wolno im się posuwać w dążeniu do zysku. I jeszcze jedna kluczowa sprawa to jest wyplenić ideologię, według której motywem działania człowieka jest egoistyczny zysk. A z przyrody można czerpać i zanieczyszczać ją bez ograniczeń. To jest określona ideologia, którą starano się przybrać, nadać jej pozory naukowości. Zbudowano na tym teorię ekonomiczną. Teorię, która nie liczy się z realiami, z tym, że nasze istnienie i również istnienie naszej gospodarki zależy od stanu systemu żywego, ekosystemu, od zdolności naszej planety do utrzymywania życia, zdolności, którą współczesna działalność gospodarcza, motorem są właśnie korporacje, coraz bardziej narusza. Więc, a tymczasem ludzie normalnie, poza jestnostkami psychopatycznymi, nie myślą w taki sposób, nie kierują się wyłącznie osobistym zyskiem, nie starają się nie szkodzić innym. Korporacja nie stara się, o ile się jej to nie opłaca. Nawet nie może się starać, ponieważ zarząd może być pociągnięty do odpowiedzialności za to, że nie maksymalizuje zysków. No dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Jak pana słuchałem, przypomniałem sobie Kult i Kazika Starzyńskiego, który śpiewa: najbardziej lubię wizualizować sobie krach systemu korporacji. Państwa zachęcam do lektury również wywiadu z autorem korporacji Joel Bakanem, który zamieściliśmy w tygodniku Spraw Obywatelskich pod hasłem Nie należy wierzyć korporacjom. A dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Jerzy Paweł Listwan, tłumacz książki Korporacja. Dziękuję, panie Pawle, za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Zapraszam do odsłuchania kolejnego podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już w najbliższy wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!